Was bardzo serdecznie i cieplutko w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu na Uniwersytecie Anteros. Poprzednim razem Merka bardzo ciężko pracowała, co jest do niej niepodobne. Ale tak, dziewczyna w końcu zakasała rękawy i bardzo ciężko pracowała w przytulnym niedźwiadku, oczywiście z wielką pomocą Hyuna, który jest niezastąpiony w tej sytuacji. Gdyby nie on, to pewnie byśmy totalnie zwariowali już po pierwszym dniu, będąc w jednym pomieszczeniu z Clemens. Tak, rewelacyjne imię, jeszcze nie mogę wyjść spod wrażenia tego imienia. No i wracając na uniwerek, czy na akademik, jak kto woli, Merka nadziała się na swojego nauczyciela, przystojnego pana Wilkołaka, którego moglibyśmy... Właśnie nie jestem pewna, czy mogliśmy go poprosić, żeby nas odprowadził, czy nie? Chyba tak, tak, już teraz sobie przypominam, ale zdecydowałam się tego nie robić, bo wyglądałoby to dziwnie, gdyby nauczyciel odprowadzał swoją uczennicę po nocy do pokoju na akademiku, dlatego zdecydowałam się tego nie robić. No i co jeszcze? Aha, i udało mi się zdobyć właśnie od cioci Titi tę rewelacyjną różową parasolkę. No a teraz co? W dzisiejszym odcinku powinniśmy chyba ruszyć z akcją odnośnie spiknięcia Alexego razem z Morganą, więc już się nie mogę doczekać, co się wydarzy. Zbudził mnie dzwonek telefonu. Na ślepo wyciągnęłam rękę, by go złapać na siawce. Ciężko mi podnieść głowę z poduszki. Oj, tak, zakwasy. Jak nic, zakwasy. W końcu niezdarnie dosięgnęłam go palcami, omalże go nie zrzucając. Nawet nie patrząc na telefon, odebrałam połączenie. Kto to dzwoni? Co robisz? Nie odpisałaś mi wczoraj na SMS-a i nie widziałyśmy się cały dzień. Myślałam, że nie masz zajęć. Ops, Rosalia znowu. Znowu żeśmy wybrali pracę, jak spotkanie z Rosalią, czy rozmowy z Rosalią. Rosa? Ja śpię! Odwal się. Jeszcze? Wstawaj, idę właśnie spotkać się z Alexem. Wiecie, co to oznacza? Tajna misja Alexy versus Morgan, znaczy spiknięcie Alexego z Morganem. Okej, gdzie będziecie? Idziemy do... Aleksy, tutaj jestem! Szuka mnie wzrokiem, więc kończę, czekamy na ciebie. No ale gdzie jesteście? Bip, rozłączyła się. To właśnie, cała Ryza, zastanawiam się, dokąd się wybiera tak rano. To znaczy, że to jest weekend? Nie przypominam sobie, ale chyba tak. Wstałam z trudem i szybko się ubrałam, żeby do nich dołączyć. Okej, tylko że ona mi nie powiedziała... dokąd? Gdzie mamy to spotkanie? Nigdzie ich nie widzę. Na pewno poszli na miasto. Mam nadzieję, że nie mylę się co do tego, gdzie poszli. Przed słodkim Amorisem nie. Idziemy przez kawiarnię. Może natkniemy się na Hyuna, wyjdziemy. Hello, jest tu kto? Clemens, Hyun. Tak. Po ciężkim dniu pracy w kawiarni powinnam myśleć o kawiarni jako ostatnim miejscu, gdzie chciałabym się znaleźć, ale nie. Wejście do parku. Nie wiem, gdzie oni mogą być. O, okej. Nie za wcześnie? Odkładasz słuchawkę i nawet nie mówisz, gdzie będziecie. Trochę się was naszukałam. Ale ten park jest przepiękny. W takim japońskim, azjatyckim stylu. I ten mostek, spójrzcie. Wow, podoba mi się. W parku oczywiście, nie wracają ci wspomnienia? Ten park wygląda zupełnie inaczej od tego z liceum. Z czasów liceum. To prawda, że kiedyś spędzaliśmy tu czas. Ach, te pikniki. Och tak. Nie macie dziś rano zajęć? Od razu mi się Lisander przypomina i łezka mi się kręci wokół. Nie, mamy zajęcia z rozwoju osobistego dopiero wczesnym popołudniem. Ach tak, ja też na nie idę. Aha, czyli to nie jest weekend. I wcześniej mnie obudzili, wiecie jak ja ciężko pracowałam. Świetnie, w takim razie zjemy razem wcześniej obiad. Mi pasuje. No to mamy czas opracować plan działania. Plan działania? W związku z czym? Ta już zapomniała. O życiu uczuciowym biednego Alexego. W związku z Morganem. Rosalia nie chce dać spokoju tej sprawie. Ach, coś mi się przypomina. Mój kolega z kawiarni, Hyun, jest jego współlokatorem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że to mówisz. Rosalia teraz wpadnie na jakiś debilny pomysł. Co? Czemu nie powiedziałaś mi tego przez telefon? Spałam, Rosalio. Tak, nawet kiedy z sobą rozmawiałam, to spałam. I co? Opowiadaj nam to wszystko. Dobrze się znają? Właśnie nie. Morgan najwyraźniej należy do nieśmiałych osób. Rozmawiałaś o mnie z Hyunem? O nie odważyłabym się. Okej, dziękuję i doceniam. Dobrze, że wtedy nie powiedziałam Hyunowi całej prawdy, bo podejrzewam, że spadłby mój przyjaźniometr z Alexem.
Dziękuję i doceniam. Nie chciałbym, żeby rozegrało się to w taki sposób. Tak, rozumiem. No i to są twoje sprawy, jakby nie patrzeć. My ci tylko pomagamy. Ale mimo wszystko trzeba znaleźć sposób. Tak, ale nie wiem jak... Ale ja wiem! O nie, nie, już mi się to nie podoba. Spodziewam się najgorszego, ja też. To jaki masz pomysł? Musisz zorganizować imprezę! Ciekawe gdzie? Imprezę? Ja? Tak, to właśnie powiedziała. Wiesz co, Aleksy, nie domijaj mnie. Ale... Nie ma żadnego powodu, dla którego miałabyś odmówić. A jeleń to co? Ale nie znam Hyuna zbyt dobrze. Nie czułam się komfortowo zapraszając go na imprezę. Możesz powiedzieć, że to dla uczczenia twojej nowej pracy. Ta jasna. To raczej jest powód do płaczu, a nie imprezowania. Tak, ale nie wiem, dlaczego Morgan miałby przyjść. Hyun praktycznie z nim nie rozmawia. Nie ma takiej opcji, Merka. Jeśli jesteś blisko celu, to musisz znaleźć rozwiązania. Przemyślę to. Jezu, Rosalia generał. Rosalia, ciągle tylko to masz w głowie. Czyżby Leo był taki nudny, że aż tak zajmują się moje sprawy? I moje, bo mi też tak by the way mam i chłopaka znaleźć. Rosalia przestała skakać. Ups. Ups, czuły punkt. Jest zła. Z twarzy zniknął jej uśmiech. O nie, co się dzieje w ich związku? Nie, wszystko w porządku. Mhm, widać. Widać. Jesteś pewna? Czy powiedziałem coś... Roza, wszystko gra? Nie, spokojnie, wszystko gra z Leo. Jakoś jej do końca nie wierzę. Podniosła torebkę, zarzuciła ją przez ramię i uśmiechnęła się do nas, co wydawało mi się wymuszone. Aha, coś jest na rzeczy. Chodźcie, idziemy coś zjeść. Aleksy posłał mi pytające spojrzenie. Niepokoi mnie to. Zwykle Roza jest bardzo ekspresyjna i łatwo się nam zwierza. Roza... Wiesz, że cokolwiek by się nie działo, to możesz nam powiedzieć. Tak, przytulę cię. Co się stało, Roza? Jesteście jeszcze razem? Prosto z mostu? Okej, wybiorę tę opcję. Wiem, mówiłam już, że nic się nie stało. Chodźmy. Ale niepokoi mnie to. Zwykle mnóstwo nam o nim opowiadasz, ale teraz, od kiedy wróciliśmy na uczelnię, cisza jak makiem zasiał. Coś sobie wkręcasz. Nie! No, z 10 na 5%? Roza, ja mam teraz z tobą mnie jak kurczę chyba z Melanią. To jest zdumujące. Na pewno niepotrzebnie się martwimy. Wiesz, jaka jest Roza? Zwróciła twarz ku Aleksemu, próbując się uśmiechnąć. Ale myślałam, że byłam bardzo dyplomatyczna. Co miałam prosto z mostu powiedzieć? Hej, co? Rozeszliście się? Coś ci głupek powiedział? Naprawdę, fantazjujecie. Na pewno się mylimy. Dobrze, chodźmy jeść. To znaczy, że powinna być wścibska? Tak, jestem mega głodna. A jak jestem głodna, to jestem nieznośna. No to pospieszmy się napełnić ci żołądek. Roza objęła nas ramionami i poprowadziła w stronę wyjścia z parku. No, what the hell? Straciłam z nią na moim przyjaźniu mecze. To jest nie fair. Uważam, że zachowałam się bardzo dyplomatycznie. Gdy przechodziliśmy obok kawiarni, Rosalia stanęła jak wryta. A może... O nie, 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 to będzie niezręczne. Ona mnie będzie próbowała spiknąć z Hyunem. A może tutaj byśmy usiedli i przywołali dobre wspomnienia? Nie, ja tutaj pracuję. Tu chyba nie podają jedzenia. No nie, i nie mam ochoty spotkać szefowej. Nie martwcie się, kupię wam kanapki i będziemy mogli tutaj czegoś się napić. Ty kombinatorko. Ale Roza, nie bardzo mi się uśmiecha spotkać teraz z Clemens. Nie ma nic... Nie macie nic do zarzucenia, nie pracujesz dzisiaj, więc dlaczego nie miałabyś wstąpić się czegoś napić, skoro w mieście nie ma zbyt wielu kawiarni? O Boże, po tych słowach odsunęła dwa krzesła i zmusiła nas z Aleksem, żebyśmy usiadli. Przepraszam, czy możemy prosić 3 limoniady? O nie, Hyun, to będzie Hyun. Dzień dobry, oczywiście, już przynoszę. Hyun tylko wychylił się z kawiarni i jeszcze mnie nie zauważył. O nie, to będzie niezręczne. Rosalia, jakbyś próbowała mnie z nim spiknąć, to cię zabiję. Spalę się ze wstydu. Zaraz wrócę, idę po kanapki. O, to dobrze, goodbye. Gdy tylko to powiedziała, zniknęła z naszego pola widzenia i skierowała się do centrum miasta. Jak Rozie coś strzeli do głowy, to nie ma siły, która by ją zatrzymała. No, mi to mówisz. Ledwie przez chwilę zamieniliśmy kilka słów i zaczęliśmy wygrzewać się na słońcu, a Rosalia była już z powrotem. Ekstra, Hyun nie zdążył nawet przynieść nam picia. Biegłam jak szalona. Roza, czy my naprawdę musimy tu jeść? Mam wrażenie, że spędzam tu całe życie. Czy to powód do wstydu? O, usłyszał. God. Cześć, Hyun, co tam słychać? Przytulny mnie dźwiadku.
Nie tęsknię za tym, zdecydowanie. Zarumieniłam się i usiadłam na krześle. Och, Hyun, moi znajomi nalegali, żebyśmy tu zjedli. To wcale nie ja. Złożyłam tę propozycję, żeby nie było, że cię prześladuję. Albo, że na ciebie lecę. Przepraszam, że dorzucamy ci pracę, zwłaszcza, że o tej porze jest tu trochę ludzi. Moi znajomi? Chyba Roza nalegała, chciałaś powiedzieć. To fakt. Nie ma problem? Okej, okay. Język polski, trudny język. Nie ma problemu, bo to najlepsze miejsce, żeby pokorzystać ze słońca. Macie rację. Podoba mi się, kiedy są takie momenty, gdy podskakuje. Dziękuję, Hyun. Merka dużo nam o tobie opowiadała, o nie! Zdaje się, że też tu studiujesz. Dużo? Ej, Roza! Och, naprawdę? Cóż, Joki się zrobił czerwony. Jakie rumieńce. On jest taki słodki, wprost do schrupania. Ja też studiuję na tutejszym uniwersytecie, Jezu. Jakoś do tej pory się nie spotkaliśmy. Miło byłoby się lepiej poznać. O tak, Rosalia, zapomniałaś, że masz chłopaka? Cóż, chętnie. Biedny Hyun. Poszedł do środka kawiarni. Roza, w co ty grasz? Nie powiedziałaś nam, że masz takiego sympatycznego kolegę z pracy. Z pewnością jest sympatyczny, ale to przede wszystkim kolega z pracy. No prawda, że jest. To jest kolega z pracy. Kolega, który jest w twoim wieku i studiuje na tej samej uczelni, co ty. Tak. Jak tego... Co? Tak jak tego. Nie wiem, co czytam. Tak, jak tak tego nie widzę. Tak, jak tak tego... Chyba powinno być tak. Ja tak tego nie widzę. Teraz koncentruję się na tym, żeby nie popełnić dużej gawy w kawiarni. Wydaje mi się, że popełniłam ich już wystarczająco dużo. Jestem przekonana, że już o tym myślał, jeśli chcesz poznać moją opinię. Roza, nie wiem, do czego zmierzasz, ale nie stawiaj mnie w niezręcznej sytuacji, ja cię proszę. Przecież mnie znasz, no właśnie dlatego to mówię. Nie zrobię niczego bez twojej zgody. Jasne. Ja, albo zrobię wszystko, żebyś się zgodziła. Rosalia stłumiła chichot, zakrywając usta dłoniom. Wiecie, ja nie mam nic do Hyuna, on jest naprawdę mega słodki w ogóle, ale muszę przyznać, że z tych wszystkich postaci, które do tej pory poznaliśmy, ja chyba najbardziej skłaniam się ku Nathanielowi. Dlatego, że tylko ze względu na to, że w liceum byliśmy już z takim ułożonym, spokojnym, uduchowionym chłopakiem, więc teraz może czas na odmianę, więc I'm sorry wszystkich tych, którzy stawiali na Hyuna albo na Ryana, ale raczej skreślam tę dwójkę z listy kandydatów do ręki Merki. Waham się pomiędzy Nathanielem, no i czekam na spotkanie z Castielem, bo wszystko może się zmienić, kiedy go spotkamy. W tym momencie Hyun postanowił wrócić. I'm sorry, Hyun, jesteś kochany, słodki w ogóle, ale... Tak, nie tym razem. Położył rachunek na stole, uśmiechając się nieśmiało. Przy okazji, Hyun, zgadza się, jesteś Hyun. Cóż, tak, zgadza się. Policzki płoną mu szkarłatem. Rosalia, bierze to wszystko bardzo poważnie, a jednocześnie rozumiem, że przed taką pięknością jak Roza można czuć się trochę... Merka chce uczcić swoją nową pracę. Chcesz przyjść do nas na imprezę? Ot tak? Prosto z mostu? Nie wiem, czy mam ją podziwiać, czy obawiać się, że posuwa się za daleko. Ta dziewczyna niczego się nie boi. Hyun posłał mi pytające spojrzenie i z powrotem zwrócił się do Rozy. Tak, oczywiście, z przyjemnością. No i znalazła mi chłopaka. God damn it. Super, Merka powie ci, kiedy impreza się odbędzie. Nie wierzę. Nie mogłam nawet powiedzieć słowa. Rosalia jest naprawdę niemożliwa. Super, czekam w takim razie na wiadomość. Przepraszam, ale mam też innych klientów. Dobrego dnia. Hyun oddalił się, ale odwracał się kilka razy w stronę naszego stolika, jakby przemyśliwał. Co? Przemyśliwał? Nie ma takiego słowa. Co się właśnie stało? Ale Roza, jesteś normalnie jak moja matka, która pierwszy raz organizowała mi wielkie przyjęcie na 10. urodziny. Zaprosiła wszystkich uczniów, tak? Że nie miałam odwagi zbliżać się do domu. Właśnie sprawiłeś, że przeżywam na nowo największe wstydy mojego dzieciństwa. Coś za coś. A ty, Aleksy, nic nie powiesz? No, mógłbyś stanąć w mojej obronie. Ja? Ja już dawno zrozumiałem, że ta dziewczyna jest nieobliczalna. To fakt. Teraz twoja kolej, by zadziałać, Merka. Znajdź sposób, żeby zaprosić na imprezę Morgana. No ciekawe jak. Żeby to było takie proste.
Właśnie zaprosiłam w twoim imieniu zupełnie obcego chłopaka na imprezę. Wiesz co, dla mnie on nie jest zupełnie obcy, a Morgan tak. I dla ciebie, i dla mnie, więc to nie jest to samo. Którą masz zorganizować, tak czy nie? A więc wszystko jest możliwe. Ale ja nie potrafię tak na luzie rozmawiać z chłopakami jak ty, Roza. Oczywiście, że to potrafisz. To jest w tobie. Tak, ta femme fatale. Odwołaj się do wszystkich swoich atutów. W tych ogrodniczkach widać mi troszeczkę dekolt, więc okej. Niech ci będzie. Spróbuję go oczarować. Rosalie opuściła mi oczko. Nie rozumiem dokładnie, co ona rozumie przez wszystkie moje atuty. Poza tym, Hyun nie jest raczej typowym chłopaka, który łatwo daje się wykorzystywać, jak sądzę. Przyznaję, że ja nigdy nie odmawiam dobrej imprezy. Dzięki za pomoc. To też podskakuje na myśl o imprezie. Teraz, kiedy do nas wróciłaś, nie jestem przynajmniej jedynym, który cierpi z powodu zwariowanych planów Rozy. Jedziemy na tym samym wózku, moja piękna. O, jak ja lubię, kiedy nazywasz mnie piękną. A myślałam, że to właśnie we mnie lubisz. Rosalia udała, że się gniewa. Ależ tak, tylko że czasami muszę się z tobą umówić. Co? Nie rozumiem, o czym mówisz. Ja też nie. Na jej ustach pojawił się uśmiech. Spojrzała na niego kątem oka i wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, kończąc jeść kanapki. Później Roza ściszyła głos tak, żebyśmy tylko ja i Aleksy mogli ją usłyszeć. Plan. Przechodzimy do działania. Do zajęć mamy jeszcze pół godziny. Kawiarnia jest prawie pusta, więc Hyun pewnie będzie miał chwilę, żeby porozmawiać. No to do dzieła, zobaczymy się do zajęcia. Nie! To będzie krępująca. Co to znaczy do dzieła? Co mamy niby według ciebie zrobić? Organizuj imprezę. Ułatwiłam ci zadanie. Że co? Ciekawe, gdzie ma się odbyć ta impreza. Przecież Jelen nie zgodzi się, żeby to się odbyło w naszym pokoju. Nie martw się, jeśli ci się nie uda. Miło byłoby, gdybym mógł się spotkać z Morganem, bo mnie intryguje, ale nie aż tak, żebym zmuszał przyjaciół do organizowania imprezy pod wątpliwym pretekstem. Dzięki, Aleksy. Nie słuchaj, Aleksy! A, zabiję was. Zorganizujemy świetną imprezę i będzie czadowo. O, to może u ciebie i Leo, wy macie swoje mieszkanie. Jesteście bardzo pomocni, dzięki. Cóż, nie chciałbym się powtarzać, ale nigdy nie powiem nie dobrej imprezie. Haha, naprawdę jestem wam wdzięczna za pomoc. Może wykorzystasz chwilę, żeby nawiązać bliższą znajomość z Hyuną? Przestań mnie pchać w jego ramiona, no! Na te słowa zebrali swoje rzeczy i zostawili mnie samą przy stole. Oh my god, idź porozmawiać z Hyunem! To będzie niezręczne! Przepraszam, że ci przeszkadzam, ja... Och, nie martw się, nie przeszkadzasz mi, zaraz kończę. Clemens pewnie za chwilę przyjdzie mnie zastąpić. O nie, jeszcze jak ona wylezie, to już w ogóle będzie masakra. Mam wrażenie, że jesteś tu cały czas, a przecież jeszcze studiujesz tak jak ja. Aha, spoko. No to poczekam, aż skończysz sprzątać. Naprawdę nie chcę ci przeszkadzać w trakcie pracy. Nie będę miła, bo mamy bardzo dużo na love metrze. Mam wrażenie, że jesteś tu cały czas. Tak, to prawda. Ja też mam takie wrażenie. Potrzebuję pieniędzy, więc powiedziałem Clemens, że chcę pracować jak najczęściej. Aha. Masz jakieś kłopoty finansowe? Nie, no bez przesady, nie będę go o to pytać tak prosto z mostu. Nie mogłabym spędzać tutaj tyle czasu, dlatego jeszcze zajęcia zwariowałabym. Postaram się nie być dla niego aż tak mega miła, bo jak mówię, tak na 90% już rezygnuję z Hyuna i rezygnuję z Ryana. Nie wiem właśnie, jak to będzie. Aha, ja przecież jeszcze Priya! Zapomniałam całkowicie o Priyi. Tylko, że do tej pory nie mieliśmy tak wiele sytuacji z nią, więc może to, jeżeli to się zmieni i będzie więcej takich bardziej intymnych sytuacji, to kto wie, może jednak Priyka. Ale Hyun i Ryan raczej nie. Tak, rozumiem, to po prostu kwestia organizacji. Mam cel i się go trzymam. No jasne. Mam ogromną ochotę podróżować po Azji. O, ja go naprawdę lubię. Jezu, dlaczego nie mogę mieć kilku chłopaków naraz? God damn it. Jeden chłopak byłby niegrzeczny, drugi bardzo grzeczny. Z jednym umawiałabym się w dni parzyste, z drugim w dni nieparzyste. Jestem nienormalna, okej, przejdźmy do gry. Mam ogromną ochotę podróżować po Azji. To dlatego tutaj pracuję. Pewnego dnia zrobię sobie prezent i wyjadę w tę podróż. Okej, jeżeli zabierzesz mnie w tę podróż, to... Może jeszcze zostaniesz moim chłopakiem? Boże, czego bym nie dała, żeby podróżować w takie miejsca jak Japonia, Chiny, Tajwan, Tajlandia. Oh my god. Przybrał wyraz twarzy, którego do tej pory nie znałam.
Och, jak ja cię doskonale rozumiem. Cała Azja mnie tak kusi. Kultura jest tak odmienna od naszej i to sprawia, że ma się ogromną ochotę, żeby tam pojechać. Naprawdę? Zwykle ludzie są raczej zamknięci w sobie i lubią pozostawiać w swojej strefie... Pozostawać, a nie pozostawiać. Pozostawać w swojej strefie komfortu. O! Wiecie co? Jednak przeznaczenie pcha mnie w ramiona Hyuna. 85%! What?! Natomiast jeśli o mnie chodzi, to przy najbliższej okazji zabieram plecak i zawijam się w podróż dookoła świata. Masz rewelacyjny charakter, naprawdę. W prawdziwym życiu wzięłabym ciebie na celownik jako potencjalnego chłopaka. Ale w grze czas na odmianę. Chcę bad boya. Powiedział to takim radosnym głosem, prawie jakby śpiewał. Widać, że naprawdę ci na tym zależy. Aż tak to widać? Tak. Przepraszam, muszę iść. Spoko, wszystko gra. No i nagle się zmył, ale do tej pory znałam tylko przyjaznego i poważnego Hyuna z pracy. Jego spontaniczna strona jest niesamowita. I te rumieńce. O, jaki prosiaczek. Mam nadzieję, że moi znajomi nie sprawili ci kłopotu. Kłopotu? Nie, wcale. Wyglądali niepokojąco. Nie, chciałem powiedzieć interesująco. Czyżby Roza wpadła ci w oko? Weź mnie nie załamuj. Aha. Tak, można powiedzieć, że Rosalia zaprosiła mnie w twoim imieniu. Poczułam, jak czerwienią mi się policzki. Ja też będę prosiaczkiem. I robi mi się gorąco. Nie, miałam to zrobić, ale ona... Jakby to powiedzieć, zawsze jest do przodu. Właśnie. Dokładnie tak. Jaki ty jesteś inteligentny i spostrzegawczy. Ale miałeś zamiar to zrobić? Jak jemu zależy, no. O, i co ja mam zrobić? Tak, oczywiście, to częściowo dzięki tobie dostałam tę pracę. Miło mi to słyszeć, ale przede wszystkim to dlatego, że nie uciekłaś po konfrontacji z Clemens. Ale to tylko dlatego, że potrafiłeś mi pokazać dobre strony tej sytuacji. Cieszę się, że to zadziałało. Cóż, jeśli chodzi o tę imprezę... Słucham cię, kiedy chcesz ją zrobić? Jeszcze nie wiem, kiedy masz czas? Cóż, zawsze jestem wolny. Jak to zabrzmiało, zawsze jestem wolny. Powinien dodać dla ciebie. To może dziś wieczorem? Co? Jeszcze dziś wieczorem? No pewnie, jak organizujesz imprezę, to nie ma żartu. No, tego samego dnia. Chciałabym jak najszybciej to oblać. Masz rację, po co czekać? Będzie kilkoro moich znajomych. Domyślam się, przestań skakać, robi mi się niedobrze. Nie no, żartuję. Może Morgan też miałby ochotę przyjść? Ups, pytać, prosto z błystu. Jeśli chcesz kogoś zaprosić, to śmiało, im nas więcej, tym lepsza zabawa. Rosalia pewnie by oczekiwała ode mnie, że prosto z mostu zadam to pytanie. Na temat Morgana, ale ja nie będę aż tak bezpośrednia. Dziewięć! Okej, okay, poddaję się. Hyun, chyba jesteś mi pisany. Dziękuję. Jeszcze nie wiem, czy... Ale pomyślę o tym. Okej. Okay. Gdzie ta impreza? Aha, no dobre pytanie. Cóż, myślałam o barze za rogiem. Akurat wyjątkowo będzie nieczynne. A tak? Tak, wiem to, bo Clemens ciągle powtarza, że w tym tygodniu nie będziemy mieć konkurencji i trzeba wykorzystać okazję, żeby zdobyć lojalność jak największej liczby klientów. Och, rozumiem, szkoda. To nie pozostawia mi za dużego wyboru. W moim pokoju to niemożliwe, moja współlokatorka albo zadzwoni na policję, albo zastrzeli mnie na miejscu. Aż tak? Widać, że jej jeszcze nie znasz. A może zrobilibyśmy imprezę tutaj, co? Tak, Clemens się na pewno ucieszy. A może w twoim pokoju w akademiku? No z dwojga złego, to już chyba lepiej w twoim pokoju, co? Cóż, jakie oczy zrobił. Bez pardonu się do niego wprosiłam, no jestem mega chamska. Naprawdę mam duży problem z utrzymaniem tej relacji na poziomie czysto zawodowym, no. Chciałbym się zgodzić, ale niezbyt komfortowo bym się z tym czuł, biorąc pod uwagę, że praktycznie ani razu nie rozmawiałam z Morganem. Dobrze, że nie pytałam o Morgana prosto z mostu. Chyba zrobiłoby się z tego za duże zamieszanie. A co ja mam powiedzieć? Ty wiesz, nie rozmawiasz z Morganem, a ja się kłócę, kurczę, z jeleniem. To już lepsza cisza jak wojna. Tak, tak, rozumiem. Jesteś pewna, że nie możemy zrobić tej imprezy u ciebie? Chciałabym uniknąć gorącej debaty z Jelin. Jelin? Tak, to moja słynna współlokatorka. To po prostu ją zaproś. Już widzę tę imprezę. Też studiuję, tak jak my. Jestem więc pewien, że znacznie bardziej rozgniewa ją to, że zostanie wyrzucona z pokoju, niż gdy zostanie zaproszona. Ty naprawdę jesteś inteligentny.
Ja, no to trzeba przetestować tę twoją teorię. Spróbuj, nigdy nie wiadomo. Spróbuję, jeśli ty spróbujesz z kolei zaprosić Morgana. A, z tej mańki go wzięła. Ale go podeszła. Zgoda. No tak, jakbym faktycznie miała ochotę zaprosić Jelin na imprezę z przyjaciółmi. W najgorszym wypadku, jeśli impreza się nie odbędzie, to w przyszłym tygodniu jest koncert. Nie wiem, czy jesteś na bieżąco. To znaczy, że w następnym odcinku spotkamy Castiela! Yes! Może nie słyszałaś, w końcu dopiero niedawno przyjechałaś. Gra Crowstorm, to taka całkiem znana tutaj kapela. Och, tak, znam ich. Znam wokalistę. Kurczę, czy tutaj naprawdę wszyscy mają fioła na ich punkcie? Zaraz. Właśnie, to jest dobre pytanie. Bo w liceum wokalistą był Lisander. A teraz... Może Castiel jest wokalistą? I nie tylko gra na instrumencie. Kurczę, czy tutaj naprawdę wszyscy mają fioła na ich punkcie? I w sumie tak się zastanawiałem. To znaczy, nie wiem, czy ty... tak? Czy znam Castiela? Jaki się zrobił czerwony! Nie chciałabyś, żebyśmy poszli raz... No! Nie, Hyun, nie! Dlaczego mi to robisz? Nie! Bo ja już się zdecydowałam na Nathaniela. Bo ja chcę zobaczyć, jak zareaguje Nathaniel kontra Castiel. Jeżeli pojawi się... Jeżeli będzie taka opcja w ogóle, że mogłabym się pojawić czy pójść z Nathanielem, to jak zareagowałby Castiel, więc... Hyun, I'm sorry. Ale nie jestem pewna. A co, jeżeli nie będę mogła zaprosić Nathaniela? Chociaż z tego, co ktoś mi pisał, to chyba będzie taka opcja. Nie wiem. Nie, przykro mi. I'm sorry, ale naprawdę zależy mi na tym, żeby doszło do spotkania Nathaniel i Castiel. Chcę zobaczyć, czy któryś z nich będzie zazdrosny. Czy polecą znowu krzesła. Będzie rzut krzesłem. Spoko, rozumiem. Może mimo wszystko uda nam się tam spotkać. Tak, I'm sorry. Naprawdę, aż mnie serce boli. Uwielbiam Hyuna. Naprawdę, jego charakter jest idealny na chłopaka. Ale ja zdecydowałam się na... Nathaniel, Castiel, tylko ze względu na to, żeby była jakaś odmiana. Ale dasz mi znać, co z tą twoją imprezą? Przytaknęłam głową, a potem wzięłam telefon, żeby sprawdzić, która jest godzina. Mam jeszcze trochę czasu do zajęć. Idę poszukać sobie ciuchów na tę imprezę. Wydamy kasę. Aha, nie zapomnij jednak uprzedzić wcześniej swojej współlokatorki. Haha, tak, w najgorszym wypadku będę miała inną okazję, żeby założyć nowe ubrania. Dobrze, w takim razie... Być może do zobaczenia wieczorem? Spoko, jesteśmy w kontakcie. I wybacz mi, Hyun, jesteś idealny, naprawdę, nic do ciebie nie mam. Czmychnęłam na miasto. Nie mam żadnych fajnych ciuchów, które mogłabym założyć. Muszę coś sobie kupić. Każda okazja jest dobra, żeby wydać moją ciężko zarobioną kasę. Wejście do parku, przed słodkim Amorisem. Gdzie są te sklepy? O, tutaj, okej. Odnalazłam się. O dziwo. Nie widzę Leo w butiku. Może ma dziś wolne? Coś niedobrego się dzieje w relacjach Rosalia-Leo. Są tylko sprzedawcy, których nie znam. To ich sklep aż tak się rozwinął, że stać ich na pracowników. Leo nie musi stać za ladą. Wow. Szybko przeszłam się po butiku i natychmiast znalazłam kilka ubrań, które podobały mi się na dziś wieczór. Zastanawiam się. Wybierz odpowiedni strój. Wow. Wow, ten droższy totalnie w moim stylu. Jest boski od stóp do głów. Rzadko się zdarza, żeby strój podobał mi się w całości. Przeważnie albo buty są albo koszulka fu, albo dół jest ble, albo jakieś akcesoria są do kitu, ale ten strój to jest chyba pierwszy strój, który podoba mi się w całości. Wow. Okej. Nie wiem, z kim będę miała ilustrację, jeżeli wybiorę ten strój, ale walić to. Jeżeli mam wydawać aż tyle pieniędzy, to decyduję się na ten strój. Na ten droższy. Zdecydowanie. Jezu, on jest piękny! Boski. Idealne. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że uda mi się zrobić tę imprezę. Wyglądasz bosko, dziewczyno. I dobrze, że nie muszę cię przebierać. Po poranku z Clemens dotarły do mnie, że naprawdę muszę się wyluzować. Oby to był strój, który spodoba się Castielowi i Nathanielowi. Oby. Trzymam kciuki. Gdy płaciłam, spojrzałam na zegarek na kasie. Trochę przegięłam z czasem. Mam tylko kilka minut, żeby dotrzeć na zajęcia.
przebiegłam przez dziedziniec na pełnej prędkości. I wybaczcie, jeżeli będzie mi się bardziej niż zwykle plątał język, ale to przez te upały. Ja po prostu się gotuję. Nie myślę. Mój mózg nie myśli. Jestem w totalnej rozsypce. Leć szybko na zajęcia. Ale zaraz! Czy istnieje możliwość, że mogłabym się nadziać na wróżkę Titi po raz kolejny w jednym odcinku? Chyba nie, co nie? Ale zobaczymy. Przejdę się. Wybaczcie, jeżeli tracę czas. Ale... naprawdę? Naprawdę? Nic z tego. Na nikogo nie wpadnę. Why? Zaraz, może parę razy jak tu wejdę. Nie, okej. Okay. Nie, raczej nie będzie szans na drugie spotkanie z ciocią Titi. O nie! Zajęcia z nią? No, będą nudy. Zajęcia rozpoczęły się już chwilę temu. Już wolałabym zajęcia z wilkołakiem. Pani Paltry podążała za mną wzrokiem, gdy szukałam miejsca, żeby usiąść. O nie, spóźniłam się. Priya dała mi znak, żeby usiąść obok niej. O, Priya! Cicho zaszeptałam i wyciągnęłam kartkę i długopis. Cześć, Priya, powirtujemy? Dzięki, biegam jak szalona i tak się spóźniłam. To może doskonałe wyczucie czasu. Właśnie mówiła, że nie toleruje spóźnień. Nie no, rewelacja. Rzeczywiście, mam wyczucie czasu. Natychmiast się zamknęłam i odwróciłam głowę w stronę pani Paltry. Priya, jak ci się podoba mój nowy strój? Jestem sexy, co nie? Nic nie powiedziała, ale jej spojrzenie wystarczyło mi, by natychmiast skupić się na zajęciach. Tak jak wcześniej powiedziałam, dzisiaj przejdziemy do sedna sprawy. Nie ma szkoły, w której uczą tolerancji, a przecież powinna ona przeszywać nasze codzienne życie. Okej? Okay. W skrócie, są to zajęcia, które pozwalają przerwać milczenie. Rozmowa może... Rozmowa może pomóc nam zwycięsko wyjść z pewnych sytuacji. Morze jest szerokie i głębokie, a w nim pływa ryba, co się nazywa morze. To ten gorąc, przysięgam. O czym ona chce, żebyśmy rozmawiali? Ponieważ to pierwsze zajęcia, to nie chcę was stawiać w niekomfortowej sytuacji. Dlatego ja zaproponuję temat. Niemożliwe. Nauczyciel, który nie chce stawiać ucznia w niekomfortowej sytuacji. To jakaś nowość. Zwykle jest wręcz przeciwnie. Uff, nie mam najmniejszej ochoty proponować tematu na głos, tak jak ostatnim razem. Jak to dobrze, że już zbliżają się wakacje, co nie? Porozmawiamy o politykach i... Wśród studentów przyszła fala niesłyszalnego sprzeciwu. A tak, jesteście już dorośli. Jeśli jeszcze nie interesuje was ten temat, to czas najwyższy, aby zaczął. Zapowiada się tak ciekawie, że chyba znudzę się na śmierć. Nie pozwoliliście mi dokończyć. Temat brzmi... Ludzie władzy, czy możemy krytykować wszystko? I czy w ogóle? Mamy wolną wolę, oczywiście, że mogę wszystko krytykować. O co ci chodzi, kobieto? Napisała temat dużymi literami na tablicy skierowanej na salę wykładową. To jedyna rzecz, jaką napisałam na tych zajęciach. Cała reszta polega na rozmowie. Okej. Okay. Chłopak, którego nie znałam, wstał, mówiąc, że oczywiście możemy powiedzieć wszystko. Na tym polega nasza wolność słowa. Dokładnie. Zgadzam się z tobą, koleś. O, Ciani! Zgadzam się. Gdybyśmy nie mieli tej wolności, to już dawno by nas wszystkich aresztowali. Ciani. Ona jest fajna. Podziwiam Ciani i jej cięty język. Nie obawia się sprzeciwiać na zajęciach. I myślisz, że tak jest wszędzie? Oczywiście, że nie. Nikt wśród nas nigdy nie powstrzymał jednego słowa z obawy przed osądzeniem lub represjami? O wolność trzeba walczyć, niestety. Można mówić to, co się myśli, o ile robi się to z szacunkiem. Nie sądzę, abyśmy ograniczali się w przypadku polityków czy rządu. Wolę nic nie mówić. No dobrze jest, żeby zachować szacunek. Możemy się nie zgadzać, ale szacunek, ważna rzecz, musimy się szanować. Interesujące, a więc w jakiś sposób jednak się ograniczacie. Bycie uprzejmym to ograniczanie? Szanowanie drugiej strony to jest ograniczanie? Czy ja wiem? No nie do końca. Doprecyzuj, co masz na myśli mówiąc, o ile robi się to z szacunkiem? Po prostu uważam, że nawet wyrażając krytykę należy to robić z szacunkiem. A kiedy rząd nas nie szanuje, to my za to zawsze powinniśmy odnosić się do niego z szacunkiem? Wow, no to Priya mnie w tym momencie zastrzeliła. Możemy strajkować, możemy protestować. Priya mnie zaskoczyła, powiedziała to nie podnosząc się z krzesła i patrząc w stół. Cóż, nie wiem, przyznam szczerze, Priyo, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym pytaniem. Spokojnie, Merka, to nie twoja wina. Niemniej jednak warto zastanowić się nad taką kwestią. Dlaczego ona jest taka zła? Co ja takiego powiedziałam? Priya spojrzała na mnie ukradkiem, wyglądała bardzo poważnie.
Nikt nie wie, o czym pani mówi. Priya znowu mnie zaskoczyła, uderzając pięścią w stół i patrząc na panią Paltry. What the hell? Co ją tak zdenerwowało? Panienko, proszę to rozwinąć. Te zajęcia temu służą. Proszę wyrazić, dlaczego się nie zgadzasz. Priya utkwiła wzrok w stole, a gdy zaciskała pięść... Kłykcie na jej dłoniach pobielały? Kłykcie? Wiem, co to za słowo, ale mega mnie śmieszy. Kłykcie, o, knykieć. O, jeez, Luis, wyszeptałam spokojnie. Priya, wszystko w porządku? Pani pytanie jest głupie! Ups, czuły punkt. Wszyscy odwrócili się do Priyi, a pani Paltry prawie szczęka upadła. Ona w sumie pochodzi z Indii, więc tam prawa kobiet i prawa człowieka są nagminnie łamane, więc rozumiem jej gniew. Słucham? Jestem pewna, że większość osób tutaj nie rozumie sedna problemu. Traktuje pani ten temat tak lekko. Coraz bardziej chowałam się w sobie, siedząc na krześle obok Priyi. Wcale nie, to trudny temat i podchodzę do niego powaga. Nie mogę czytać. Gdybyśmy skrytykowali tu prezydenta, to co by się stało? Nikt nie miał odwagi, by odpowiedzieć. To ja wam odpowiem. Nic. Nic, bo jesteście chronieni, bo to nie film Tarantino. Wow, nic, ponieważ inni ludzie walczyli o prawo do swobodnego wyrażania się, a teraz wy korzystacie z tego, że oni mieli odwagę to zrobić. Jednak nie wszyscy na świecie mają taki luksus. Tak, ona się odnosi do Indii. Priya nagle wstała. Moi rodzice i ja uciekaliśmy z naszego kraju przez całe życie. Jak to? Przecież twój ojciec był rzekomo dyplomatą. I dlatego się przemieszczaliście. Ścigani przez rząd, który chciał ukryć obciążającą sprawę. Co? Myślałam, że Priya i jej rodzice przeprowadzili się po prostu ze względu na ich pracę. Dziś ta historia jest już za nami i mogę o tym porozmawiać. Ale oto dowód, że nie są to rzeczy, które przydarzają się tylko innym lub w filmach. I jestem tu dzisiaj, aby dać temu świadectwo. Wow. Wow, to ona więcej przeszła niż myślałam. Priya mówiła mocnym i wyraźnym głosem. Byłam jedyną osobą, która widziała, jak trzęsła jej się dłoń na naszej ławce. Wyrażanie swoich opinii ma w moim kraju swoją cenę. I wiem, jakie tutaj mamy szczęścia. O, to jest takie smutne i przykre, że nie wszyscy na świecie mogą cieszyć się wolnością. Co się stało? Posłałam jeleń mroczne spojrzenie, ale ona miała oczy utkwione w Priyi. W sumie to wszyscy przestali rozmawiać i zaczęli patrzeć na Priyę. Jelin zadała to po prostu pytanie, które chcieli zadać wszyscy w sali. Nie będę się rozwodzić nad tym tematem. Moi rodzice prowadzili kampanię na rzecz praw kobiet w Indiach i uznania problemu przemocy wobec kobiet w innym kraju. Znaleźli film, który mógł pogrążyć członka parlamentu. Wow! Dłoń coraz bardziej jej się trzęsła. Tyle, że to nagranie nigdy nie ujrzało światła dziennego. Moja zagrożona rodzina i ja musieliśmy się ukrywać przez wiele lat. Minął rok, odkąd ta gehenna się skończyła. Nie wiedziałam o tym wszystkim, w końcu tak mało o niej wiem. Znamy się od liceum i dopiero teraz się o tym dowiaduję? Przez te wszystkie lata ona milczała. Wracając do tematu, może rodzice zabronili jej mówić o tym? No, nigdy nie wiadomo, kto będzie chlapał ozorem i jeszcze by wpadli. Wolność wypowiedzi jest najważniejsza i musi być chroniona, ale nie należy jej uważać za pewnik. Po tych słowach Priya usiadła, a w sali zapanowała grobowa cisza. Oczy wszystkich studentów były zwrócone na Priyę. Pani Paltry przez kilka chwil nic nie mówiła, zanim z powrotem zabrała głos. Dziękuję, że podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami. Jak ją zatkało. Priya nic nie odpowiedziała. To było bardzo interesujące i jednocześnie mocne. Moim zdaniem to Priya powinna mieć możliwość poprowadzenia jakiegoś wykładu na ten temat, bo pewnie w temacie wie więcej jak ta nauczycielka. Jeśli zechcesz o tym więcej porozmawiać ze mną na spokojnie, to podejdź do mnie po zajęciach. Ona powinna ze wszystkimi porozmawiać. Dlatego zaczęłam prowadzić te zajęcia. Dowiecie się więcej o sobie i o innych. Będziecie kwestionować siebie i kwestionować innych. Może to również wywołać bolesne wspomnienia. Każdy może zdecydować, czy się nimi z nami podzieli. Jeszcze raz dziękuję, panienko. Myślałam, że te zajęcia będą nudne, ale wow, zaskoczyli mnie. Odwróciłam się do Priyi. Dolna warga jej się trzęsła. O, biedactwo! Będziemy kontynuować. Czy macie fakty, aktualne przykłady, które mogłyby zilustrować ten temat? Podniosło się kilka rąk. Powoli w sali znowu zapanował gwar. Priya już się nie trzęsła, ale nadal była zamyślona i wzrok miała utkwiony w jednym punkcie. O, co ona musiała przeżyć?
cała jej rodzina. Zaczęłam szeptać, żeby nikt nas nie usłyszał, wolałam jej nie przeszkadzać, nic nie powiedziałam, ale położyłam Prei rękę na ramieniu na znak wsparcia, tak, to będzie słodkie. Popatrzyła na mnie dosłownie przez pół sekundy, zaskoczona moim gestem. Pomyśli, że to może dwuznaczne. Odpowiedziała mi uśmiechem, ale nie było w nim radości. O, to przykre. Ilustracja, biedna Prika. O, tak mi jej żal. Jak oni dopiero od roku mogą czuć się bezpieczni, no to nawet wolę sobie nie wyobrażać tego, przez co musieli przejść. Rozumiałam, że nie chcę już o tym rozmawiać. Jedyne, co mogłam zrobić, to zaoferować jej moją cichą obecność. Chyba sprawiło jej to przyjemność. Położyła swoją drżącą dłoń na mojej, tuż pod stołem. Słuchałyśmy dalej razem wykładu. Zadzwonił dzwonek i zajęcia się skończyły. Wstałyśmy bez słowa. Uśmiechnęła się do mnie i wyszła z sali wykładowej. Znając Prię, sama zacznie rozmowę na ten temat, gdy będzie miała taką potrzebę. No, wolę jej do tego nie zmuszać. Zaczęłam wychodzić razem z tłumem, który opuszczał zajęcia. Zaczekajcie, zanim wyjdziecie. Nie zapomnijcie wrzucić karteczki z napisanym tematem, który chcielibyście poruszyć na kolejnych zajęciach. Zupełnie wyleciało mi to z głowy. Przypominam, że karteczki są anonimowe. Na następnych zajęciach wybiorę z nich temat. Nie mam bladego pojęcia, co napisać. Najlepiej nic. Napiszę może Harry Potter fani chcą kontynuacji. O mój Boże, tak. Wszyscy fani Harry'ego Pottera, łączmy się. Napiszę może prześladowanie w szkole, wrzucę pustą karteczkę i tak nie będą wiedzieć, że to moja. Prześladowanie w szkole to też jest bardzo ciekawy temat. Dobra, nie będzie to prześladowanie. Przynajmniej to jakiś temat, który naprawdę ma znaczenie, choć jest bardzo banalny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pospieszyłam, aby wrzucić karteczkę do skrzynki pani Paltry. Widziałam, że Aleksy i Rosa już wychodzą. Wybiegłam z sali wykładowej, żeby ich złapać. Okej, czekajcie na mnie! Wait for me! Gdzie oni są? Hello? Hello? Sala! Tego wcześniej tu nie było! Nowa miejscówka! Sala wypoczynkowa! Ta sala jest naprawdę przyjemna! Wow, mają tu bilard! Automaty! Wow! Ja tutaj... Wydaje mi się, że chyba wezmę swój śpiwór i tutaj zamieszkam. Walić spanie z jeleniem. Muszę spędzić tu więcej czasu. Te zajęcia były naprawdę... Nie sądziłam, że Priya coś takiego przeżyła. Czuję się... Ja też. Beznadziejnie? Ja źle się czuję, że nie zadałem tego pytania już wcześniej. Przy jej stylu życia i tych wszystkich przeprowadzkach nie zastanawialiśmy się nawet, co się dzieje w życiu Prii. To fakt. Wstyd! Wstyd! Co z nas za przyjaciele? Jeszcze nie zobaczyli, że weszłam. Nie jesteście sami. Te zajęcia sprawiły, że zacisnął mi się żołądek. Czuję się źle, wiedząc, że Priya była w tej sytuacji od tak dawna i nie mogła nawet porozmawiać o tym z przyjaciółmi. To musiało być okropne. Nie martw się, Priya to silna dziewczyna. Widziałeś sposób, w jaki wypowiadała się na zajęciach? To wszystko już za nią. Nie wiem, coś takiego to zostaje w tobie już do końca życia, moja droga. Tak, Rosa nie widziała, w jakim stanie była Priya, kiedy usiadła obok mnie po wygłoszeniu swojego monologu. Nigdy nie widziałam, żeby była taka bezbronna. Wie, że ma nas i będzie umiała się do nas zwrócić, jak będzie tego potrzebować. Tak, mam nadzieję. Za to ty się prawie spóźniłaś. O God. Czy to znaczy, że szykuje się wieczór z Hyunem i Morganem? To jeszcze nic pewnego. Będziemy musieli urządzić imprezę w moim pokoju, ale najpierw muszę się dowiedzieć, czy Yelin nie ma nic przeciwko. Na pewno będzie miała coś naprzeciwko. Och, moglibyśmy u mnie, ale aktualnie to niemożliwe. Dlaczego? Rodzina Leo przyjechała w gości... jakie to wygodne, akurat teraz, tak? Lisander przyjechał? Co? Nie, Merka, powiedziałabym ci wcześniej, gdyby... Tak, tylko dalecy kuzyn... Nie, to był idealny moment, żeby przywrócić Lisandra do gry, dlaczego? Chamstwo w państwie... Moje serce przez chwilę biło jak szalona. Lisander. Ja nadal go opłakuję. To głupie, minęło już tyle czasu. Ale przynajmniej mogłabym zobaczyć go jeszcze raz. No dokładnie. Gro. Od tego czasu powinnaś już dawno ruszyć do przodu. Dzięki. Mówię ci, żebyś mogła uniknąć niepotrzebnego cierpienia. Lisander jest teraz daleko. I pewnie jest mega szczęśliwy. Wiem, poza tym, na nic nie liczę. Po prostu sprawiłoby mi przyjemność, gdybym mogła go zobaczyć. A tak w ogóle, to ciągle nie mam miejsca, żeby urządzić tę imprezę.
Tutaj ją urządzimy. Jeśli o mnie chodzi, jeśli Morgan przyjdzie, to wolałbym, żebyśmy spotkali się w jakimś bardziej neutralnym miejscu niż mój pokój. A co, miałbyś łatwy dostęp do swojego łóżka? Ach, te pokuszenie. Tak, nie chcielibyśmy, żeby wszędzie pachniało Aleksy. Uwiódłby Morgana. Wodziłby go na pokuszenie, jak wąż. Ale rozumiesz, co chcę powiedzieć, Merka? Nie chciałbym, żeby to wyglądało na punkt obserwacyjny. No tak, rozumiem, Aleksy, nie martw się. Zobaczę, co powie jeleń, dam wam znać. Jak by the way, u mnie też jest wolne łóżko, a nawet dwa, a nawet trzy. Bo jest dwupiętrowe. Lecę, zaraz mam zajęcia. Aleksy wziął torbę i zaczął gorączkowo przeszukiwać kieszenie. O nie! Co jest? Chyba zostawiłem telefon w parku. Co takiego? Nie pamiętam, żebym korzystał z niego podczas ostatnich zajęć. Armin mnie zabije, to był prezent na urodziny. What? Gdzie ty zostawiasz swój telefon? Ja też mam za chwilę zajęcia. Nie mam czasu iść go szukać. Przykro mi, Aleksy. Oboje zwrócili się do mnie. Dziewczynka na posyłki, okej. Okay. Mam jeszcze godzinę do kolejnych zajęć. Pójdę go dla ciebie poszukać, Aleksy. Jesteś pewien, że dobrze przeszukałeś wszystkie kieszenie? Nie mam najmniejszej ochoty iść aż do parku. Nie, no dla Aleksego to zrobię. O, dziękuję, Merka. Będę ci wdzięczny do końca życia, jak go znajdziesz. A jak nie znajdę, to nie będziesz mi wdzięczny. Thanks. Mam nadzieję, chociaż tyle. Znikam, nie mogę się spóźnić. Aleksy przytulił mnie i pocałował w policzek, po czym wymknął się z pomieszczenia, a Roza zaraz za nim. Okej, okay, idziemy szukać jego telefonu. Jak znam życie, to pewnie będzie w jakimś idiotycznym miejscu i od razu go nie znajdę. Okej, okay, tutaj nie widzę nic. Lecimy po kolei. zaraz. O, wiem, może jak byliśmy na zajęciach, tutaj. Tak, tylko gdzie by go mógł upuścić? Nie, tutaj nic nie widzę. O nie, jak ja będę musiała przeszukać całe miasto? Będzie koszmar. No to nie pozostaje mi nic innego, jak przejść się po parku. Po parku? Mimo wszystko rozejrzałam się wokół na wypadek, gdybym jakimś cudownym sposobem go tu znalazła. A no tak, no bo przecież też byliśmy w parku wcześniej. Nie, wydaje się, że go tu nie ma. To co, idziemy do parku, mam rozumieć. Okidoki. No, nie tędy. No, wejście do parku. Może jest gdzieś tutaj? O nie, teraz będę traciła czas. Nie ma tutaj tego telefonu! What? Może wypadł mu po drodze? Ta, no to muszę się przejść, żeby spróbować go znaleźć. Co? Wyobrażacie to sobie, żeby szukać telefonu po całym mieście? Przecież to jest nierealne, od razu ktoś by go zajumał. Którędy oni wracali? Aha, byliśmy w kawiarence. Tak, byliśmy w kawiarence. Nie, no tu nie ma żadnego telefonu. O, jest! Przy workach ze śmieciami? Co? Ktoś go tam ciepnął. Nareszcie, ale mam szczęścia. Tylko dlatego, że się podświetlił. Tak to bym nie widziała. Żeby w ogóle spojrzeć w tę stronę. Cześć, Merka, idziesz do pracy? Nie, szukałam telefonu Aleksego. Masz szczęście, że znalazłam go, zanim zrobił to ktoś inny. No to faktycznie, ale z niego szczęściarz. Przy okazji, zajęcia z rozwoju osobistego były całkiem ciekawe. Tak, zdecydowanie można tak powiedzieć. Wiedziałeś, że Priya przeżyła coś takiego? Nie, i trochę mam sobie za złe, że nie zapytałam wcześniej. Wszyscy mamy jakieś tajemnice lub rzeczy z przeszłości, o których trudno rozmawiać. Z pewnością. Gdzie teraz idziesz? Wracasz na kampus? Tak? To chodźmy razem. Super. Okej. Okay. No problemu. Chani zatrzymała się. O, odwróciła się do mnie. Co jest? Słyszałaś o Crowstorm? O, wszyscy będą gadać teraz o tym koncercie. Nie inaczej. Tak, słuchasz takich kapel, Chani? Cóż, to nie... Dimmu Borgir, ale też nieźle dają po garach. Dimmu Borgir? Lubię ich. Dimmu co? Akurat w przypadku Castiela mnie to nie dziwi. Zdecydowanie jest typem, który lubi, jak w muzyce daje się po garach, jak to ujęłaś. Dimmu co? Będzie zabawnie, jak to wybiorę. Borgir, Dimmu Borgir. Norweska... Aha, i wszystko jasne. Norweska grupa grająca symfoniczny black metal. Zdecydowanie nie moje klimaty. Nic mi to nie mówi. Raczej nie słucham takich kapel. Powinnaś, to od razu uspokaja nerwy. Serio? Okej. Okay. Ty naprawdę jesteś inna, Chani. I właśnie na tym polega mój urok, czyż nie? To prawda. Nie zmieniaj się, moja droga. Pójdziemy razem na koncert. O, czyli jednak mogę wszystkich po kolei pytać. Z przyjemnością. Dziękuję, nie, bo ja liczę na to, że jednak wpadnę na Nataniela. Nie ma sprawy, sama jeszcze nie wiem, czy pójdę.
przepraszam. Nie martw się, będziemy jeszcze miały okazję gdzieś razem wyjść. Możesz na mnie liczyć, Ciani. Jednak trochę mam sobie za złe, no. Ale bardziej boli mnie to, że musiałam odmówić Hyunowi. Mam nadzieję, że Ciani nie jest za bardzo wkurzona. Przejdę się na wydział inżynierski przed zajęciami ze sztuki antycznej i średniowiecznej. Nie mogę się ich doczekać. Widzimy się później? Ach, to prawda, że mamy zajęcia po południu. Spróbuję nie zasnąć. To jedne z najbardziej interesujących zajęć powinno być. Chyba naprawdę czegoś nie łapiesz. Nie powiedziałabym. Spróbuj przynajmniej wykazać zainteresowanie. Sama zobaczysz. Cóż, niczego nie obiecuję. To widzimy się na sali. Pa. Do zobaczenia, Ciani. O, nie gniewa się. Super. Przeszłam przez dziedziniec, żeby wrócić do akademika. Okej. Wracamy do akademika. Kto to? Ty tutaj? Uwielbiona! Nathaniel! Jest! Ty tutaj? To raczej ja powinnam być zaskoczona, że cię tu widzę. A czy to nie jest damski akademik? Co on tu robi? Studiuję tu tak jak ty, więc zdarza mi się być na uczelni. Tak, ale to jest żeńska część akademika, Nathaniel. Tak, tylko że to nie jest budynek żadnego wydziału, tylko akademik. Poza tym, wydaje mi się, że akurat ten korytarz prowadzi wyłącznie do żeńskich pokoi. O nie, nie mówcie mi, że on sypia z laskami, jak popadnie, bo go zabije. Położył lewą rękę na włosach, uśmiechnął się i zaczął bawić się jednym z kolczyków w uchu. Aha, zmieni temat. Właśnie szedłem cię odwiedzić, naprawdę. Serio? Coś mi mówi, że to nie do końca, prawda? A więc oto jestem, co chciałeś mi powiedzieć? Uwierzyć mu czy nie? Nie no, w sumie nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. Może rzeczywiście mnie szuka, może aż tak wpadłam mu w oko po latach. Okej, oto jestem. Chciałem zobaczyć, co u ciebie, upewnić się tylko, że żyjesz. Serio? To bardzo miłe. Jak widzisz, żyję i mam się dobrze. Jakoś daję radę z pracą i zajęciami. Banalna codzienność, nic ekscytującego. Gdybyś chciał rozmaicić swoje codzienne życie, to wiesz, gdzie mnie znaleźć, Merka. Tak? No to super, tylko co masz na myśli, mówiąc o rozmaicenie? Byłbym szczęśliwy, mogąc wyświadczyć ci tę przysługę. What? Ale jesteś zarozumiały. Będę to miała na uwadze, jak kiedyś najdzie mnie ochota. Doskonale wiem, jak dodać pikaterii swojemu życiu i to było swoje pomocy. Muszę to powiedzieć. Szkoda, coś cię omija. Serio? Będziemy flirtować? A może raczej to ciebie coś omija, mój drogi? Możliwe. Cóż, tak czy inaczej, nie widuję cię na uczelni. Nie chodzisz w ogóle na zajęcia? To po co zapisałeś się na studia? To był jedyny sposób, żebym mógł dostać pieniądze, które moi rodzice odłożyli dla mnie na studia. Korzystam z nich, aby bardziej cieszyć się życiem. Wow, Nathaniel. Nathaniel. Jesteś swoim totalnym przeciwieństwem z czasów liceum. A co to niby znaczy, że włóczycie się z jakimiś podejrzanymi typami, którzy zabawiają się atakowaniem dziewczyn na ulicy? Wow, tego raczej nie powiem. W końcu robisz to, co dla ciebie ważne. Mam tylko nadzieję, że nie pożałujesz swoich wyborów. W końcu mamy tylko jedno życie. Mam nadzieję, że tego nie pożałujesz. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt ostre i czy się nie pogniewa, ale... Zobaczymy. Och, jaka się nagle zrobiłaś poważna. Nie martw się o mnie, moja droga Merko. Jestem doskonale świadomy wyborów, których dokonuję. Miejmy nadzieję. A może wszyscy mylą się co do niego? Może on tylko stwarza takie pozory bad boya, w rzeczywistości tak nie jest? Jesteś słodka, gdy się o mnie martwisz, a zwłaszcza, że nigdy nie przestajesz. Skrzywiłam się i nic więcej nie powiedziałam. Nie mam potrzeby grać z nim w tę jego grę. Minęło kilka sekund, zanim znalazłam sposób, żeby znowu nawiązać rozmowę. Wow, zrobiło się chyba niezręcznie. A tak przy okazji, co robisz w przyszłym tygodniu? Tak, zaproś Nathaniela, please! No to czekałam. To pierwszy temat, jaki przyszedł mi do głowy. W przyszłym tygodniu? Yes. Zapraszasz mnie na koncert tego rockmana z czerwonymi włosami, czy mi się tego wydaje? Nie chciałbyś zobaczyć Castiela po latach? Tak tylko powiedziałam, bez zastanowienia. I to będzie dowód, najlepszy dowód na to, czy jemu na mnie zależy, czy nie. Całe miasto tam będzie. Nie ma powodu, dla którego miałbym opuścić tak obiecujący wieczór. A jednak pójdzie. Nawet jeśli będzie tam grał Castiel. Nie rozmawiacie ze sobą od liceum? Przecież nigdy nie byliśmy ze sobą blisko. No ale później Castiel jednak starał się na swój sposób pokazać, że wspiera Nathaniela i że jest po jego stronie.
To prawda, zawsze daliście ze sobą kotę, ale w końcu wszyscy razem przeżyliśmy fajny czas. Mam wrażenie, że chyba żyliśmy w zupełnie innych czasach. Przesadzasz, ma się ze mną drocze. Wcale nie, liceum nie należało dla mnie do najprzyjemniejszych doświadczeń. Nawet fakt, że ja tam byłam, tego nie zmienił. Ani troszeczkę. Nathaniel, łamiesz mi serce. Wiem, że to nigdy nie było dla niego takie proste. Wszyscy to wiedzieli. Ale nie pamiętam, żeby tak łatwo o tym mówił. Odwrócił wzrok. O, jego to naprawdę rusza. Nawet po latach. Niekoniecznie myślałam o koncercie. Jeszcze nie wiem, z kim pójdę. Wolę poczekać i sprawdzić, co planuje Priya lub Rosa. A ty masz już z kim iść? Nie wiem, może moglibyśmy pójść razem. Oczywiście, że go zaproszę. Właśnie o to mi chodziło. W każdym razie ja idę. Z tobą czy bez ciebie, niewiele to zmienia. Nathaniel! To jest chamskie! Weź, nie mów tak! Z tobą czy bez ciebie niewiele to zmienia. Wow, wiesz co, uraziłaś mnie w tym momencie. Jak miło. Nie chcę cię zmuszać. No nie? Przepraszam, to było trochę niedelikatne. Jeszcze raz. Dzięki, że przeprosiłaś. Byłoby bardzo miło dotrzymać ci towarzystwa tej nocy. Kochanie... What? Jakie kochanie? Tak lepiej. Ładna, nazwał mnie kochanie. Okej, to do przyszłego piątku w takim razie. Kto wie, może spotkamy się wcześniej? Będzie mnie śledził. Istnieje ryzyko, że jeszcze mnie zobaczysz na tym korytarzu nie jeden raz. Ale co to oznacza? Może za którymś razem będę szedł właśnie do twojego pokoju? Czy on był w pokoju jakiejś... Nathaniel, proszę cię, już nie bądź taki pewny siebie. Możesz mnie odwiedzić, kiedy chcesz, chyba w twoich snach. Czy on naprawdę sypia ze wszystkimi dziewczynami? No może nie ze wszystkimi, ale sypia z kim popadnie? Nathaniel, weź mi tego nie rób, zabiję cię. Chyba w twoich snach. Spoko, w takim razie nadal będę mógł tylko o tym myśleć. I to powinno ci wystarczyć. Uwielbiam, kiedy się ze mną droczysz. Minęło dużo czasu, odkąd ktokolwiek ośmielił się to zrobić. Miło jest mieć w końcu kogoś, kto stawia mi czoła. Podobało mu się to. Z przyjemnością, do usług. Czyli nie będę owijać bawełnę, jeżeli chodzi o Nathaniela. Będę walić prosto z mostu. Twoje policzki płoną. Merka, jesteś pewna, że wszystko gra? Nie mogę uwierzyć, że jest taki arogancki. Zostawiam cię z tymi twoimi podejrzanymi sprawami. Mam coś do załatwienia. Spoko, miłego dnia. Na te słowa wszedł do windy i wyciągnął swój telefon. Zanim drzwi windy się zamknęły, puścił mi oczko. Kat. Nathaniel, wiele rzeczy się zmieniło. Tak bardzo. Mam jeszcze czas przed popołudniowymi zajęciami. Okej, okay. Pójdę poszukać Jelin. Nie spodziewałam się po niej zbyt wiele, ale nigdy nie wiadomo. Nie spodziewam się, Ania, nie spodziewałam. To najlepszy dowód na to, że powinnam już kończyć ten odcinek, bo umieram. Pokój jest pusty, tu jej nie ma. No to super, nie spotkamy tutaj jelenia, trzeba będzie pewnie latać i ją szukać. Moi kochani, ponieważ ten odcinek trwa naprawdę bardzo długo, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i do usłyszonka w kolejnym, najprawdopodobniej już na... Nie. Tak, na imprezie. Podejrzewam, że w następnym odcinku będzie ta impreza i nie każą nam czekać do kolejnego. Trzymajcie się cieplutko, do następnego razu. Pa, pa! Just me.